Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 111 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 73, wersety od 1 do 12. Jak dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, co są czystego serca. A moje stopy nieomal się nie potknęły, omal się nie zachwiały moje kroki. Zazdrościłem bowiem niegodziwym, widząc pomyślność grzeszników. Bo dla nich nie ma żadnych cierpień, ich ciało jest zdrowe, tłuste. Nie doznają ludzkich utrapień, ani z innymi ludźmi nie cierpią. Toteż ich naszyjnikiem jest pycha, a przemoc szatą, co ich odziewa. Ich oko wystaje z tłuszczu, złe zamysły nurtują ich serca. Szydzą i mówią złośliwie, butnie grożą uciskiem. Ustami swymi niebo napastują, język ich biega po ziemi. Dlatego lud mój do nich się zwraca i obficie piją ich wodę. I mówią, jakże Bóg może widzieć, czyż Najwyższy ma wiedzę? Tacy to są grzesznicy i zawsze beztroscy gromadzą bogactwo. Rozdziały 16 i 17 pierwszej księgi Samuela przedstawiają kolejny kluczowy moment w historii Izraela, ukazując wybór i namaszczenie Dawida na króla oraz jego słynne zwycięstwo nad Goliatem. Rzekł Pan do Samuela: dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg i idź. Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla. Samuel odrzekł: jakże pójdę? Usłyszy o tym Saul i zabije mnie. Pan odpowiedział: weźmiesz ze sobą jałowicę i będziesz mówił: przybywam złożyć ofiarę Panu. Zaprosisz więc Jessego na ucztę ofiarną, a ja wtedy powiem ci, co masz robić. Wtedy namaścisz tego, którego ci wskażę. Samuel uczynił tak, jak polecił mu Pan i udał się do Betlejem. Naprzeciw niego wyszła przelękniona starszyzna miasta. Jeden z nich zapytał: czy twe przybycie oznacza pokój? Odpowiedział: pokój. Przybyłem złożyć ofiarę Panu. Oczyśćcie się i chodźcie złożyć ze mną ofiarę. Oczyścił też Jessego i jego synów i zaprosił ich na ofiarę. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i powiedział: z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Pan jednak rzekł do Samuela: nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go. Nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi Bóg. Bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce. Następnie Jesse przywołał Abinadaba i przedstawił go Samuelowi, ale ten rzekł: ten też nie został wybrany przez Pana. Potem Jesse przedstawił Szammę. Samuel jednak oświadczył: ten też nie został wybrany przez Pana. I Jesse przedstawił Samuelowi 7 swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: nie ich wybrał Pan. Samuel więc zapytał Jessego: czy to już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł: pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel powiedział do Jessego: poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. Posłał więc i przyprowadzono go. Był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: wstań i namaść go, to ten. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Od tego dnia Duch Pański opanował Dawida. Samuel zaś ruszył w drogę i poszedł do Rama. Saula natomiast opuścił Duch Pański, a opętał go duch zły zesłany przez Pana. Odezwali się do Saula jego słudzy: oto dręczy cię duch zły zesłany przez Boga. Daj więc polecenie, Panie nasz, aby słudzy twoi, którzy są przy tobie, poszukali człowieka dobrze grającego na cytrze. Gdy będzie cię męczył zły duch zesłany przez Boga,
zagra ci i będzie ci lepiej. Saul odrzekł sługom: dobrze, wyszukajcie mi człowieka, który by dobrze grał i przyprowadźcie go do mnie. Na to odezwał się jeden z dworzan: właśnie widziałem syna Jessego Betlejemity, który dobrze gra. Jest to dzielny wojownik, wyćwiczony w walce, wyrażający się mądrze. Mężczyzna piękny, a Pan jest z nim. Saul wyprawił posłańców do Jessego, by powiedzieli: przyślij mi twego syna, Dawida, który jest przy owcach. Jesse wziął 5 chlebów, bukłak wina i koziołka i przez swego syna, Dawida, posłał to Saulowi. Dawid przybył do Saula i przebywał z nim. Saul pokochał go bardzo. Dawid stał się jego giermkiem. Kazał więc Saul powiedzieć przez posłańców Jessemu: chciałbym zatrzymać u siebie Dawida, gdyż mi się spodobał. A kiedy zły duch zesłany przez Boga napadał na Saula, brał Dawid cytrę i grał. Wtedy Saul doznawał ulgi, czuł się lepiej, a zły duch odstępował od niego. Filistyni zgromadzili swe wojska na wojnę. Zebrali się w Soko, leżącym w ziemi Judy, a obóz rozbili między Soko a Azeka, niedaleko od Efes-Dammim. Natomiast Saul i Izraelici zgromadzili się i rozłożyli obozem w dolinie Terebintu, przygotowując się do walki z Filistynami. Filistyni stali u zbocza jednej góry, po jednej stronie. Izraelici zaś na zboczu innej góry, po drugiej stronie, a oddzielała ich dolina. Wtedy wystąpił z obozu filistyńskiego pewien harcownik imieniem Goliat, pochodzący z Gat. Był wysoki na 6 łokci i 1,5. Na głowie miał hełm z brązu. Ubrany zaś był w włóskowy pancerz z brązu o wadze 5000 syklów. Miał również na nogach nagolenice z brązu oraz brązowy, zakrzywiony nóż przewieszony przez ramię. Drzewce włóczni jego było jak wał tkacki, a jej grot ważył 600 syklów żelaza. Poprzedzał go też giermek niosący tarczę. Stanąwszy naprzeciw, krzyknął w kierunku wojsk izraelskich te słowa: po co się ustawiacie w szyku bojowym? Czyż ja nie jestem Filistynem, a wy sługami Saula? Wybierzcie spośród siebie człowieka, który by przeciwko mnie wystąpił. Jeżeli zdoła ze mną walczyć i pokona mnie, staniemy się waszymi niewolnikami. Jeżeli zaś ja zdołam go zwyciężyć, wy będziecie naszymi niewolnikami i służyć nam będziecie. Potem dodał Filistyn: oto urągałem dzisiaj wojsku izraelskiemu. Dajcie mi człowieka, będziemy z sobą walczyć. Gdy Saul i wszyscy Izraelici usłyszeli słowa Filistyna, przelękli się i przestraszyli bardzo. Dawid był synem Efratejczyka, tego, który pochodził z Betlejem Judzkiego, a nazywał się Jesse i miał 8 synów. W czasach Saula był on stary i podeszły w latach. 3 starsi synowie Jessego wyruszyli, udając się za Saulem na wojnę. Ci 3 synowie, którzy wyruszyli na wojnę, nosili imiona. Najstarszy Eliab, drugi Abinadab, a 3 Szamma. Dawid był najmłodszy. 3 starsi wyruszyli za Saulem. Dawid często odchodził od Saula, aby pasać owce swojego ojca w Betlejem. Tymczasem Filistyn ciągle wychodził z rana i wieczorem i stawał tak przez 40 dni. Raz rzekł Jesse do swego syna Dawida: weź dla swych braci efę prażonych ziaren, 10 chlebów i zanieś prędko braciom do obozu. Zaniesiesz też 10 krążków sera dowódcy oddziału. Zapytasz się swych braci, jak im się wiedzie, i odbierzesz ich żołd. Jest z nimi Saul oraz wszyscy Izraelici w dolinie Terebintu i walczą z Filistynami. Wstał więc Dawid wcześnie rano, powierzając owce stróżowi, i zabrawszy zapasy, poszedł zgodnie z poleceniem Jessego. Kiedy przybył do obozowiska, wojsko wyruszało na pole walki i wznosiło wojenny okrzyk. Izraelici ustawili swe szyki bojowe, tak samo i Filistyni, szyk naprzeciw szyku. Dawid, zrzuciwszy z siebie niesiony ciężar i oddawszy go pod opiekę strażnikowi taboru, pobiegł na pole walki. Gdy przybył, pozdrowił swoich braci. Podczas tej rozmowy z nimi wystąpił z szyków filistyńskich właśnie ów harcownik imieniem Goliat, Filistyn z Gat, i wygłaszał owe słowa. Usłyszał je Dawid.
Wszyscy natomiast ludzie Izraela, zobaczywszy tego człowieka, uciekali przed nim i bali się go bardzo. Zawołał jeden z Izraelitów: czy widzieliście tego człowieka, który występuje? Występuje on po to, by urągać Izraelowi. Tego jednak, kto go pokona, król obsypie bogactwem, a córkę swą odda mu za żonę. Rodzinę zaś jego uczyni wolną od danin w Izraelu. Odezwał się Dawid do stojących obok niego ludzi: co uczynią takiemu, który pokona tego Filistyna i zdejmie hańbę z Izraela? Kto to jest ten nieobrzezany Filistyn, który urąga wojsku Boga żywego? Lud powtórzył mu te słowa na potwierdzenie, co uczynią człowiekowi, który go pokona. Gdy starszy jego brat, Eliab, usłyszał, że Dawid rozmawiał z ludźmi, uniósł się gniewem na Dawida i zawołał: po co tu przyszedłeś? Komu zostawiłeś ową małą trzodę na pustyni? Znam ja pychę i złość twojego serca. Przybyłeś tu, aby tylko przypatrzyć się walce. Dawid odrzekł: cóż teraz uczyniłem? Wszak to było tylko słowo. Oddaliwszy się od niego, skierował się gdzie indziej i wypytywał się w podobnych słowach. Odpowiedzieli mu ludzie jak poprzednio. Słyszano te słowa, które wypowiedział Dawid. Doniesiono Saulowi, kazał go więc przyprowadzić. Rzekł Dawid do Saula: niech niczyje serce się nie trapi. Twój sługa pójdzie stoczyć walkę z tym Filistynem. Saul odpowiedział Dawidowi: to niemożliwe, byś stawił czoło temu Filistynowi i walczył z nim. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on wojownikiem od młodości. Odrzekł Dawid Saulowi: kiedy sługa twój pasał owce u swojego ojca, a przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał owce ze stada, wtedy biegłem za nim, uderzałem na niego i wyrywałem mu ją z paszczęki. A kiedy on na mnie napadał, chwytałem go za szczękę, biłem i uśmiercałem. Sługa twój kładł trupem lwy i niedźwiedzie. Nieobrzezany Filistyn będzie jak jeden z nich, gdyż urągał wojskom Boga żywego. Powiedział jeszcze Dawid: Pan, który wyrwał mnie z łap lwów i niedźwiedzi, wybawi mnie również z ręki tego Filistyna. Rzekł więc Saul do Dawida: idź, niech Pan będzie z tobą. Saul ubrał Dawida w swoją zbroję. Włożył na jego głowę hełm z brązu i opiął go pancerzem. Przypiął też Dawid miecz na swą szatę i próbował chodzić, gdyż jeszcze nie nabrał wprawy. Po czym oświadczył Dawid Saulowi: nie potrafię się w tym poruszać, gdyż nie nabrałem wprawy. I zdjął to Dawid z siebie. Wziął w rękę swój kij, wybrał sobie 5 gładkich kamieni ze strumienia, włożył je do torby pasterskiej, którą miał, i do kieszeni, a z procą w ręce skierował się ku Filistynowi. Filistyn przybliżał się coraz bardziej do Dawida, a giermek jego szedł przed nim. Gdy Filistyn popatrzył i przyjrzał się Dawidowi, wzgardził nim, dlatego że był młodzieńcem i to rudym, o pięknej powierzchowności. I rzekł Filistyn do Dawida: czyż jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem? Złorzeczył Filistyn Dawidowi, przyzywając na pomoc swoich bogów. Filistyn zawołał do Dawida: przybliż się tylko do mnie, a ciało twoje oddam ptakom podniebnym i dzikim zwierzętom. Dawid odrzekł Filistynowi: ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem. Ja zaś idę na ciebie w imię Pana zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś. Dziś właśnie wyda cię Pan w moje ręce. Pokonam cię i utnę ci głowę. Dziś oddam trupy wojsk filistyńskich na żer ptactwu podniebnemu i dzikim zwierzętom. Niech się przekona cały świat, że Bóg jest w Izraelu. Niech wiedzą wszyscy zebrani, że nie mieczem ani dzidą Pan ocala. Ponieważ jest to wojna Pana, On więc wyda was w nasze ręce. I oto, gdy wstał Filistyn, szedł, zbliżając się coraz bardziej ku Dawidowi, Dawid również pobiegł szybko na pole walki naprzeciw Filistynowi. Potem sięgnął Dawid do torby pasterskiej i wyjąwszy z niej kamień, wyrzucił go z procy, trafiając Filistyna w czoło, tak że kamień utkwił w czole i Filistyn upadł twarzą na ziemię. Tak to Dawid odniósł zwycięstwo nad Filistynem procą i kamieniem. Trafił Filistyna i zabił go, nie mając w ręku miecza.
Dawid podbiegł i stanął nad Filistynem. Chwycił jego miecz i dobywszy z pochwy, dobił go. Odrąbał mu głowę. Gdy spostrzegli Filistyni, że ich wojownik zginął, rzucili się do ucieczki. Powstali mężowie Izraela i Judy, wydali okrzyk wojenny i ścigali Filistynów aż do Gat i bram Ekronu, a trupy filistyńskie leżały na drodze z Szaaraim aż do Gat i Ekronu. Izraelici, wracając potem z pościgu za Filistynami, złupili ich obóz. Dawid zaś zabrał głowę Filistyna i zaniósł ją do Jerozolimy, a zbroję umieścił w przybytku. Gdy Saul zauważył Dawida wychodzącego do walki z Filistynem, zapytał Abnera, dowódcy wojska: czyim synem jest ten chłopiec, Abnerze? Abner odrzekł: na życie twej duszy, królu, nie wiem. Król dał rozkaz: masz się dowiedzieć, czyim synem jest ten młodzieniec. Kiedy Dawid wrócił po zabiciu Filistyna, wziął go Abner i przedstawił Saulowi. W ręce niósł on głowę Filistyna i zapytał go Saul: czyim jesteś synem, młodzieńcze? Dawid odrzekł: jestem synem sługi twego, Jessego z Betlejem. Wersety od 14 do 36 z rozdziału 2 Dziejów Apostolskich zawierają pierwsze publiczne kazanie apostoła Piotra, wygłoszone w dniu Pięćdziesiątnicy po zesłaniu Ducha Świętego. To wydarzenie ma kluczowe znaczenie dla rozwoju wczesnego Kościoła. Wtedy stanął Piotr razem z 11 i przemówił do nich donośnym głosem: mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero 3 godzina dnia, ale spełnia się właśnie to, co powiedział prorok Joel. W ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleję ducha mojego na wszelkie ciało i będą prorokować synowie wasi i córki wasze. Młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy sny. Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i będą prorokowali. I sprawię dziwy na górze, na niebie i znaki na dole, na ziemi. Krew i ogień i kłęby dymu. Słońce zamieni się w ciemności, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień pański, wielki i wspaniały. Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie. Tego męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Boga został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. Bo Dawid mówi o nim: miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wyniesiony na miejsce po prawicy Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał go, jak to sami widzicie i słyszycie. Bo Dawid nie wstąpił do nieba, a jednak powiada: rzekł Pan do Pana mego: siądź po prawicy mojej,
aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok. Do usłyszenia.